Test. Dobra, zaczynamy. Dzisiaj będzie sporo wiadomości takich, powiedzmy, taktycznych. O krypto dzisiaj dużo nie będzie, bo praktycznie wszystkie coiny mają bardzo podobne setupy, albo był to ABC, albo po prostu jest to impuls. Teraz czekamy na wyższy dołek i pokażę tam z dwa, może nawet i trzeci taki hardkorowy scenariusz na Bitcoinie, ale ogólnie pokażę, że każdy atakuje w tej chwili, z płynnością, więc Chiny wrzuciły pierwsze dużo do gara, ale Fed już teraz po tutaj przemowie też zaczyna podgrzewać cały seans. Więc cóż, czekamy chyba na jakiś dziwny event, który dzisiaj trochę folii też będzie na koniec, być może pojawi się z taką starą teorią foliarską, że wiecie, taki projekcje takie tam, ale to już pewnie nie możecie się doczekać, aż o tym opowiem. Zaczynamy. Witam wszystkich, ja nazywam się Maciek, to jest 3 w 1 Krypto. Pamiętajcie, wszystko to tylko moja opinia, cel edukacyjny, nic nie polecam, nic nie kupuj bez swojego rozeznania i pamiętaj, żółtych rowerów nie trzyma się koło lodówek, tym bardziej, jeżeli siedzi na nich stara baba z Chin i wściekła kuna i oboje mają, czy obydwa, zależy jak łby te nazwać, mają podpisane stample żółtych papierów imigracyjnych, więc zaczynamy. Bardzo szybko o Bitcoinie, słuchajcie, jutro będzie ciekawy dzień, ponieważ jutro kończy się miesiąc, także konsolidacji czas tutaj kontynuować. I teraz tak, zacznijmy może od takiego destrukcyjnego scenariusza. Powiedzmy, że to wszystko tutaj, to dopiero jest nasze A, czyli A, B, C i to daje nam tutaj A. I teraz robilibyśmy tutaj B i szlibyśmy na głębokie tutaj C, 40 tysięcy. Ale bardziej destrukcyjnym jeszcze tutaj scenariuszem jest, bym powiedział, to tak też pousuwam te małe takie gadżeciki tutaj, żeby nam tutaj nie zabruzgały. Ciekawym też jest elementem to, że tutaj może być na przykład, powiedzmy, że tutaj się skończyło i tutaj mieliśmy nasze ABC. Tutaj powiedzmy, tutaj byśmy mogli mieć właśnie bardzo dużą teraz falę impulsową do dołu. To by było w ogóle oh my god, ale bardziej widzę to, bo tak musiałbym tutaj część zanegować, także to już była taka super destrukcja. Bardziej widzę to właśnie ABC, a potem ABC do dołu. To jest taki super destrukcyjny, ale przejdźmy na takie bardziej pozytywne rzeczy, także wyłączę ten bearish fragment i teraz jesteśmy tutaj w bullish tym fragmencie, niestety nie wyszliśmy wyżej jak 70, szkoda, także tutaj mamy teraz dwie opcje, albo to właśnie jest po prostu korektą i ciśniemy do dołu i tutaj mam ABC logarytmicznej i ABC zwykłe, czyli około 44-400 tysięcy, czemu nie, dobra, albo właśnie robimy ten diagonal. I tutaj pasowałoby gdzieś w tym miejscu właśnie zakończyć go. Czyli teraz by było tutaj A, B i C. I teraz jak sobie zoomujemy to wszystko tutaj w tym miejscu, to widzimy, że tutaj naszkicowałem dwie takie poziomy Golden Pocket, tylko muszę je przesunąć, bo jeszcze jak tutaj byliśmy, to je szkicowałem. I teraz wychodzi, że tutaj możemy mieć, tylko brakuje nam jeszcze jednego takiego zejścia do tego cleanu. Tutaj byśmy mieli taki fajny clean. I moglibyśmy odbijać, czyli tutaj by było nasze A i można by było odbijać na B. I teraz te B tutaj ładnie pasuje na tym takim malutkim baby bearish crossie, a dobrze by było, jakbyśmy właśnie zeszli tutaj wyżej i wtedy tutaj by była szansa na shorta. I odmierzmy sobie to jeszcze, czyli jakbyśmy mieli tutaj powiedzmy, o, tu jest nasz koniec, to troszeczkę niżej, teraz to by pasowało, a ten drugi, taki powiedzmy mniejszy, pasowałby o tutaj,
O, w tym miejscu, tak jakbyśmy tutaj mieli to zrobić. I pasowało gdzieś mniej więcej o tutaj. O, właśnie. W to miejsce. Taki powiedzmy baby cross. Także nie wiem, w którym miejscu. Bardziej bym patrzył na takie ABC podniesione gdzieś tutaj. Wtedy tu można było pięknie spuścić tą torbę. No i wtedy można było shorta zapodać. Także ja tutaj nie łapię tego shorta. Może tego longa bym tutaj coś złapał, ale bardziej będzie mi interesował short tutaj. I zobaczcie, że mamy jeszcze fair value gaps. O, tutaj w tym miejscu. Bardzo ładnie rozmieszczone. Więc zaczynając z tym odcinkiem, tutaj pamiętajcie, max data. Nie ma dzisiaj dużo monet z takim presją zakupową, powiedzmy, która by tam coś tutaj tak pokazywała. 86 właśnie, jedynie co to ma te mantra DAO, zaraz sobie to zobaczymy. Dobra, tylko przejdźmy przez Zena. 321 Crypto, pamiętajcie, jest 60 dni konta Platinum. Wiem, że dużo z Was używa teraz Zena i się Zen tutaj przydaje. Także to jest dobra opcja, czyli Nexo. Jak macie 10% w tokenie Nexo, to macie tańsze swapy i takie różne cashbacki i te sprawy. Też dobra sprawa. Też dużo z Was to chwali. Kantor Przemka, każdy chwali Przemka i Jarka. Swissborg, no już tak jesteście wyrobieni, że już każdy wie, że do wypłat, jak ktoś tam bank nie robi, to pięknie, to można Swissborga. I Prime XBT, i tutaj zobaczcie, jeszcze do Bitcoina chwilkę wróćmy, na Prime XBT. Właśnie, jeszcze tylko chwileczkę. O ten contest. 20 godzin. Nie odpisali mi i to chyba jest jakaś ich wewnętrzna tutaj taka, nie wiem, gadka. Więc pozostają tylko te normalne kontesty, gdzie można wygrywać tutaj powiedzmy 1000. A tutaj macie, zobaczcie, typowe konto demo, ok? I typowe konto demo. Więc tutaj wchodząc sobie po prostu możecie, tylko że tutaj zero akurat dają za wygraną. Możecie sobie poćwiczyć. Ale to niestety raczej nie odpiszą, chyba że jeszcze mi odpiszą i na Telegramie podam. Ale na razie widzę, że coś tam tutaj nie halo. Nie halo. Dobra, także zobaczmy tutaj. Na Bitcoinie możemy zauważyć, że te podniesienie ABC byłoby w miejscu, gdzie moglibyśmy zrobić sobie, zobaczcie, 3, 5B. Tak? I wtedy byłaby ładna tutaj korekta. Zobaczymy, gdzie, znaczy gdzie. W okolice 61 albo 58 tak bym celował. Tam są takie ciekawe poziomy odmierzone. A jak to przebijemy, no to słuchajcie, może to jest scenariusz ABC. Kto wie. Także Prime XBT, pamiętajcie, też się tutaj przyda. Tutaj tylko odbierzmy sobie jeszcze ten. Zero One Token. DIA właśnie. Wychodzi, że DIA jest bardzo tutaj popularna. To jest DIA. Tak, DIA Token, bardzo popularna. Była 24% do góry poszła, ale wcześniej ją widzieliśmy też na tym, wcześniej na MaxDacie, ale Osaka Protocol jest już od paru dni tutaj właśnie na tych wszystkich trendach i to może też być tutaj grube. Patrząc na MaxDatę, najwięcej, zobaczcie, tutaj też zaczęły wracać takie stare sławy, jak Orion Protocol, dobra, zaczęły też wracać tutaj Woo, Blur, dobra, tylko że mają małe, bardzo, zobaczcie, wolumeny. Orion ma trochę większy właśnie tutaj. Zobaczymy sobie tylko Orion z monet może i tego OM, czyli Mantra DAO. No i oczywiście jeszcze TaoBot bardzo szybko. Tu się zbiera jakaś konsolidacja. Zobaczcie, że przy tych tutaj nabuzowaniach on tutaj zaczyna dawać, więc no nie wiem, ja mam tego TaoBota, liczę tutaj na 15 centów mniej więcej, tylko niech Bitcoin tu zrobi. Uważajcie, Neural, jeżeli ktoś nie brał żadnych zysków, to mi to wygląda na takie bardzo, no nie wiem, nawet takie A powiedzmy, wysokie B i jeszcze jakbyśmy spadali z Bitcoinem, to byśmy mogli tutaj się spotkać. Dobra? Także tak ciężko rozrysować tą falę, dlatego że tutaj tak wychodzi, jakbyśmy, zobaczcie, tu mamy już dywergencję 3 taką pinową, no i tutaj wypadałoby, no w sumie taki, to nie jest taki bardziej diagonal, ale no tak, uważajcie, bo możemy spaść, tak ja wiem, na 3,54 dolary, więc takie tutaj ostrzeżenie, ale co innego if się tutaj magazynuje i tam pojawia się info, pojawiło się u nich na Twitterze, że coś tam gotują i coś w tym tygodniu może być ugotowane, więc tutaj może być niezły też ruch, pamiętajcie if AI, o ładnie na Bitcoinie, tutaj jakbyśmy zrobili ten, mówię, trzeci, o taki pyk, zobaczcie, to było pięknie,
To by było pięknie. O, tutaj sobie tak to rozpiszemy. To by było pięknie. Na tej 800 jeszcze jeden taki dipek. Pięknie. Nawet jak zaploduję ten odcinek, to już będzie ok. To już będzie ok. Czyli tak, o, zobaczmy sobie. Mantra DAO. Ona ma sporo tutaj eventów. Tylko, że tak jak tutaj patrzyliśmy na live'ie, ta Mantra DAO ma sporo tutaj wolumenu, ale patrzyłbym na korektę. Bardziej patrzyłbym na Mantra DAO na shorta tutaj w tej chwili, bo tak ładnie pasuje tutaj to wszystko, że to by pasowało właśnie A, B i tutaj C. No bo jeżeli mamy ten diagonal, to on nie jest jakby w środku, tak? Bardziej pasuje, że to jest jakby ostatnia fala. Więc to by było A, B, C i w tym C byśmy mieli tutaj tak wszystko. Ten taką tą, ten trójkąt. On jest albo na pierwszej fali, albo na ostatniej. A tutaj wychodzi, że to nie jest pierwsza fala. I tym bardziej nie w impulsie, bo to tak, no nie wiem, no raz, dwa, trzy, no nie bardzo to pasuje. Także albo byłaby korekta, albo byśmy do dołu spadali, znaczy do dołu spadali, do dołu. Bardziej patrzę na dwa scenariusze. Ok, tak się trzyma tutaj, te wolumeny go trzymają, ale powiem, że no tak nie widzę na razie. Według tutaj tej analizy to bardziej tak do dołu patrzę. To był Mantra DAO i jeszcze co tam mieliśmy sprawdzić ciekawego? Co tam mieliśmy jeszcze sprawdzić? Mantra DAO i Orion Protocol właśnie. Orion Protocol. Dawno już nie patrzyliśmy. To jest ORN. ORN USDT. On też na samym dnie chyba jest ten ORN. O właśnie, tutaj duże ruchy były. Ale on chyba... No i właśnie. I on jest takim typowym... Tutaj zobaczcie, trybie, tak jak te wszystkie inne. Tak jakby po prostu, tak jakbyśmy zrobili tylko A, B, C i do domu. I do domu. Już spadliśmy poniżej tego i do domu. I teraz takie coś by pasowało tutaj. Więc większość coinów raczej ten. Patrzyłbym tą Mantrę DAO na razie. Mantrę DAO. A inne no po prostu nie. Jeszcze ENA się dobrze trzyma. Bardzo dobrze. Ale też chyba będzie robiła tutaj wkrótce korektę, bo już no jak puści nam ten tutaj 35 centów, to uważajcie, ta czwórka może zmierzać nawet do 25 centów. I zobaczcie, ENA zrobiła bardzo ładne wyjście. Ja nadal myślę, że to jest trójka. Tu byśmy mieli taką spadek na taką ostrą czwórkę, co by dało duże prawdopodobieństwo, że piątka byłaby extended, czyli gnałaby też do góry. Dobra? Więc tak bym to widział. TIA na razie, o zresztą już chyba zgrzałem limit pokazywania rzeczy, bo już, proszę bardzo, nic się tutaj nie chce pojawiać, więc dobra. Czyli na razie jestem bez internetu, można powiedzieć, zobaczymy jak to tutaj jest. A tu moje zrzutki, o dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, Chiny zaczęły grubo, tak, zredukowały procent potrzebny na repurchase rate, dobra, z 1,7 do 1,5, w ogóle... W Anglii zaczęli trochę zmniejszać poziom repo, ale bali się płynności, więc musieli dużo dokopcować. To znaczy, że te państwa widzą już potencjalny jakiś kryzys na horyzoncie. I zwykle było to 6-7 miesięcy takiej akumulacji, a teraz mówię, jak podzielimy to przez 2, to jest około 3. Więc wydaje mi się, że jeszcze w tym miesiącu powinno nie być źle. Ale za 2 miesiące, no nie wiem, czy się coś nie wydarzy. A co się ma wydarzyć? Dzisiaj zaraz tutaj też opowiem. Także właśnie medium long term facility tak samo. Co to są repo rates, jak ktoś jeszcze nie wie? Słuchajcie, repo, czekajcie, tutaj włączę moje tutaj te gadżety. O, repo oznacza to są overnight repurchasing program, czyli oznacza to, że powiedzmy banki i instytucje finansowe banki, powiedzmy instytucje finansowe, powiedzmy, że nie mają kasy takiej w obiegu, no to na przykład pożyczają tak zwaną na noc, tak, bardzo szybkie oddanie. I to jest tutaj powiedzmy bardzo mała rata. To ją jeszcze zmniejszyli na 1,5%. I powiedzmy, że muszą zapłacić za prąd, ludziom i w ogóle, tak? I na przykład nie mają teraz gotówki, no to tą gotówką obracają, tak, cały czas i mogą sobie to pożyczyć. No to zaczęli zmniejszać to, po to są te repo. Dlatego, że jak nagle przychodzi krach, powiedzmy, i ilość depozytów zaczyna maleć, albo ludzie wypłacają pieniądze, albo powiedzmy ktoś płaci gdzieś, żeby pokryć jakieś straty, to nagle bank, okej, okay, bank albo instytucja finansowa topnieją jej depozyty. Jak topnieją jej depozyty, to znaczy, że ona musi sprzedawać wszystko po kosztach,
wiecie? I wtedy notuje straty. I wtedy taka instytucja może stracić płynność. Dlatego bierze kredyt, tak? Czyli już nie sprzedaje tych depozytów, bierze kredo i uzupełnia bieżące tutaj rzeczy. To jest bardzo dobre. I w tej chwili, jeżeli jest kryzys, to zauważcie, że procent tego repo zaczyna iść do góry. Więc wszystkie banki centralne zaczęły uzupełniać jakby te silosy tej kasy, żeby nadal była ona dostępna dla instytucji różnych. I teraz tu się robi bardzo ciekawie, ponieważ w tym repo, jeżeli coś się stanie, potrzebny jest tak zwany prestige collateral, czyli muszą dać jakieś zabezpieczenie. I zobaczcie, jeżeli będzie kryzys, powiedzmy, i ktoś ma samochód albo dom na zabezpieczenie, to ten dom będzie tracił na wartości, więc to zabezpieczenie, powiedzmy, że ktoś będzie chciał, bank będzie chciał pożyczyć, nie wiem, 10 milionów i ma, powiedzmy, 10 domów, każdy po milionie, ale w dobie kryzysu, takiego, wiecie, paniki, te domy tracą, powiedzmy, 50% z automatu. Ktoś powie, o, 50%, już mówię, to nie o to chodzi, że 50%. Pamiętajcie, że ten, kto przyjmuje zastaw, musi sprzedać szybko, żeby odzyskać zastaw. Więc powiedziałbym, że na takim domie, w takich kiepskich warunkach, będzie, powiedzmy, 1/4 wartości. 25% w tej facility tam to przyjmą, nie, na przykład. Więc ten prestige collateral będzie bardzo potrzebny. Na przykład prestige collateral to wtedy są fiat. Po prostu money, nie? Zobaczcie, w Chinach mortgage rate, czyli kredyty hipoteczne i downtime payment easing. Spójrzcie, cutting interest rates on existing mortgages by an average 50 basis points, czyli ktoś ma raty, powiedzmy, 5%, no to Chiny powiedziały, dobra, to będzie teraz 4,5%, żeby tylko zachęcić do kupowania. Okay? Lowering the minimum down payment for second homes from 25% to 15%, czyli nawet jak już masz jeden dom, no to wtedy możesz kupować drugi i też będzie na to zniżka. Ale tu jest najlepsze. Support for real estate. Słuchajcie, bank centralny wprowadził tanie pożyczki dla lokalnych gmin. Dlatego, żeby kupowały, i tutaj bardzo ważne słowo jest, unsold, niesprzedane nieruchomości, pokrywając 100% pożyczki z poprzednich 60%. Czyli wyobraźcie sobie tak, że Chiny, bo tak przecież zawsze są reklamowane teraz dobre, nie? Dużo lokalnych rządów, znaczy dużo lokalnych władz ma problemy z mieszkaniami, których Chińczycy nie chcą kupować, bo ich nie stać, tak? Albo nie chcą kupować, bo są zbyt ryzykowne, to bank centralny daje pakiet, żeby ci kupowali te niesprzedane budynki, żeby był ruch. Ale wiemy, to jest produkcja na magazyn, bo ten dom, czy te mieszkanie, czy coś, ono musi mieć faktyczną wartość wygenerowaną, a nie ze środka. Także zobaczcie, co się dzieje. Tak zajebiście jest. Dalej. PBOC, czyli ten People Bank of China, odpala dwa nowe Liquidity Boost pakiety. To znaczy 113 miliardów dolarów w swap program dla insurerów, brokerów i innych, żeby można było kupować akcje. To dlatego chińskie akcje tak poszły. Nie dlatego, że mamy recovery i w Chinach, o wow, już te tłoki, bo. Nie, dlatego, że zaczęli kupować akcje. Bank centralny przeznaczył na kupowanie akcji kasę. Bam. Bam. I dał też jeszcze 42 miliardy dolarów w pożyczkach dla komercyjnych banków, żeby te mogły kupować też stoksy. Czyli razem jest to coś około 150, powiedzmy 5 miliardów dolarów poszło na odkupowanie akcji. Ładnie, co? Ładnie akcji, co? I to dopiero zaczyna się dziać na samym początku, ponieważ to wszystko, co się tutaj stało, co przedstawiłem, pokazuje, że Chiny są bardzo daleko od swojego targetu 5%, żeby osiągnęły wzrost. Jak wiadomo, to już praktycznie jest niemożliwe, żeby osiągnąć 5%, więc chcą ten target, chcą nadal utrzymać, więc wydaje mi się, że to może być dopiero pierwszy atak. I to jest tylko w Chinach. A gdzie jeszcze UK? A gdzie Japonia? A gdzie jeszcze, powiedzmy, Australia, gdzie EU, które już zapowiedziało, że będzie 0,6% cięło stopy, i wtedy dochodzimy do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone tak samo
zaczynają już rozważać, że w listopadzie, czyli na kolejnym FOMC, będzie 0,5%. I jak historia pokazuje, tego już nie da rady ograć. Zobaczcie tutaj. Weźmy sobie na Fed Funding Rate. Tutaj w tym miejscu Fed Funds. I weźmy sobie, dodajmy Unemployment Rate. Tutaj. Patrzcie. Tak to wygląda właśnie. O. Tutaj. Proszę bardzo. Jak już Fed zaczyna ratować, zobaczcie, bezrobocie do góry. Za późno. Za późno. Fed ratuje, bezrobocie do góry. Fed. Zaraz to pokażę jeszcze. O. Fed. Fed ratuje, bezrobocie do góry. To jest kryzys w 2000 roku. Fed ratuje, kryzys w 2008 roku. Fed ratuje, już tutaj, sorry, to nie to. Fed tutaj ratuje, bezrobocie do góry. Także za każdym razem było za późno. Dlatego my jeszcze mamy szansę tutaj przyrobić kawałeczek. Zobaczcie, to jest S&P, ta fioletowa linia. I spójrzcie, jeżeli Fed ratuje, ta giełda jeszcze kawałeczek tu idzie do góry, a potem crash. OK, a potem crash. Fed ratuje, giełda jeszcze kawałeczek do góry idzie, a potem crash. Fed ratuje, giełda jeszcze poszła sporo do góry, podpompowane było, tak? Tak jak teraz, osiągnęliśmy wyższy all time high, a potem coś się wydarzyło, jakiś event, tak? I potem crash. Więc myślę, że jeszcze w tym, przed wyborami, jeszcze się wyrobimy się i będzie dobrze, a później sell, bo coś się skaszanie. Więc tyle z takich tutaj wiadomości ciekawych i zobaczcie, jak sobie porównamy ten super cykl taki, co tutaj mamy na tym obrazku, do obecnego US Liquidity Cycle, to spójrzcie, jak równo, o tutaj, zwykle mieliśmy, powiedzmy, recesję, tak, mniej więcej, w tych miejscach, a później była bida. I teraz zobaczcie, mamy ten podpompowanie tej płynności, tu mamy, zobaczcie, 2026, tu było podpompowanie, tak, a później byłby, czyli 2006, bam, ok, bam. Także teraz byśmy mieli, zobaczcie, pompę, a później byłby jakiś tam El Crisiso. Tak samo w 2005 roku, tutaj pompa do 2007, a potem kryzys, tak. 2019, piękna pompa tu była, tak, do 2020 wszystko szło, a później troszeczkę tam się pozmieniało. Także bardzo ciekawe są te płynnościowe tutaj rzeczy, liquid cycle. A teraz idziemy do góry z płynnością.